Witam, witam was kochani, czołem. Wiecie co? Muszę się z wami podzielić tym, co mi w głowie zaświtało. Na spokojnie. Uważajcie na siebie, nie poddawajcie się. Nie ulegajcie propagandzie, bo kreują nam nowego zbawcę narodu, którego chcą w 2025 wystawić na nasze czoło, by nas reprezentował jako Polak, który nie jest Polakiem. To, że ktoś mówi po polsku, nie znaczy, że jest Polakiem. A jakie ma obowiązki i jaką tożsamość? Widzę, że teraz jest taka walka dobra ze złem, gdzie antypolonizm jest krzyżony w imię religii. Pomyślcie nad tym i nie dawajcie się zwodzić farbowanym lisom na pochybel. Polskojęzycznych jest pełno udających wolnościowych, wolnościowców. Wejrzyjcie na to, co mówi ten, który go kreują, na zbawcę i bohatera narodowego, tak jak niegdyś Wałęsę Bolka. Co wrzuca pomiędzy wyrazy, pomiędzy zdania, jakie treści? My mamy być podnóżkiem, sługą kuźwa Watykanu? To jest normalnie chore. To jest chore.